Murawa gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Dzisiejsze spotkanie będą dla Państwa komentowali Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Przed nami dzisiaj kolejne spotkanie rozgrywek ligowych Division Rivals. Czuję, że ten mecz warto będzie nagrywać, Jacku. Miło być tu z Państwem. Mam nadzieję, że czeka nas dziś dawka solidnego, miłego dla oka futbolu. Czysto odebrał tę piłkę, a tak nie powiódł się. Sisoko z piłką teraz. No, już blisko pole karne. Lukas! A jednak zmarnował! Piękna okazja do otwarcia wyniku. Obrona rywali chyba jeszcze się dobrze nie rozgrzała, bo dostał za dużo swobody. Zabrakło tylko wykończenia. Dobre, prostopadłe podanie. Ach, teraz znakomity przechwyt. Gwizdek sędziego, będzie rzut wolny. Longle. Deco teraz. Genialne podanie. Antoine Griezmann. Można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Jak sądzisz, Jacku, czy to może być dzień Messiego? Owszem, jego akcje zawsze są nieprawdopodobne. Ma taki dar do wykańcza. Ten strzał może im dać prowadzenie. I gol! Piłka w siatce. Lepiej nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Piłka dograna na skrzydło do Messiego. No, dobrze przeczytał to obrońca. Dobrze zagrał. Świetnie teraz na wolne pole. Ważna interwencja, gdyby tego nie przeciął, byłoby bardzo groźnie. Będzie okazja do kontry. Muszą szybko wracać do obrony. Zgrywa do tyłu. Ale kontra. Szybkie wyjście. Piłka w siatce. No, teraz pięknie pokazali, jak należy kontratakować. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było prima sort. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja dwóch na jednego. No i gol. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Gabriel Jesus. Lucas Moura. To może dać prowadzenie. Berchwin. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol. Ale on się teraz cieszy. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Uruchamia tym podaniem kolegę Cantona. Nieprzemyślana próba odebrania piłki. To się może źle skończyć. Fatalny kick z bramkarza. Tak wybijać nie wolno. Mogą teraz za to bardzo słono zapłacić. No i mamy bramkę wyrównującą. Brawo, brawo, brawo. Teraz widzą Państwo raz jeszcze, jak bramkarz, nie bójmy się tego powiedzieć, sknocił w tej sytuacji i podarował rywalom bramkę. Ciekawe, co powie na to trener. Ależ wyrównane jest to spotkanie. Bramka za bramkę. Mamy remis. Van Aanholt, Promes. Będą szukać teraz okazji do kontry. Rośnie presja na rywala. Remis chyba się długo nie utrzyma. Czy będzie prowadzenie? I bramkarz oddala zagrożenie.
Dobry, skuteczny odbiór. Świetnie to bramkarz tym razem wybronił, Darku, ale mam wrażenie, że bramka dająca prowadzenie jest kwestią czasu. Naciskają, napierają, wcześniej czy później musi skapitulować. Ansu Fati. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy, to była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Gabriel Jesus. Eric Cantona. Ach, szkoda, strata. Sisoko. Ndidi. Słusznie sędzia odpisał spalonego. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Ależ ich przechytrzą, znakomita okazja. Jest gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Jest 3-2, a to oznacza, że będziemy dzisiaj świadkami zaciekłej walki. Griezmann. Świetnie przeda się przez obronę. Jest gol! Wyrównująca bramka, proszę Państwa! Ale szybko otrząsnęli się po tej straconej bramce i od razu taka odpowiedź. Widać, jak bardzo im zależy. Znowu mamy remis. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Ndidi. Może teraz zacentrować. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Będzie okazja do kontry. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Jest bramka po szybkim kontrataku. Sprawnie to rozegrali. Zaryzykuję stwierdzenie, że właśnie w ten sposób ćwiczyli to na treningach. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Sprytnie, zwinny obrońcy po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. I teraz bardzo ważny przechwyt. To może być wyrównanie. Gola więc jednak. Wysoki pressing się opłacił. Taki rozwój wypadku wisiał w powietrzu. Wykonali kawał solidnej roboty. Walczyli o każdy metr boiska. Zmusili rywali do błędu i wykorzystali zdobytą przewagę. Brawo! Mamy wyrównanie i można powiedzieć, że mecz rozpoczyna się od początku. Podanie niecelne. Udało się je przejąć. Przerwa. Rezultat po pierwszej połowie remisowy, ale jaki? 4-4. Na pewno jeden z najmocniejszych punktów zespołu. Przyjrzyjmy się bliżej jego świetnej dzisiaj grze. Nie da się ukryć, że gra dziś bardzo dobrze, a przede wszystkim skutecznie. Grafika pokazywana nam teraz przez realizatora jest tego najlepszym dowodem. Proszę tylko spojrzeć. Właśnie, arbiter rozpoczął drugą połowę spotkania. Próba uruchomienia drugiego skrzydła. No i kolejne jego dobre podanie. Ma teraz miejsce na skrzydle. Jest remis, ale oni coraz mocniej przyciskają rywala.
Obrońca wyjaśnił niebezpieczną sytuację. Wychodzą do kontrataku. Za linię obrony bardzo sprytnie. Zupełnie nie wykorzystali sytuacji. Muszą szukać okazji na nowo. I teraz Cantona. Eric Cantona. Dobry, skuteczny odbiór. Lucas Moura. Bardzo ważna interwencja obrony. No, ma miejsce na skrzydle. Czy będzie prowadzenie? Gol! Już trzeci w tym meczu. Piękny hat-trick, który nie wziął się z niczego. Wciąż szuka okazji. Może strzeli tu coś jeszcze. 5-4. Wynik nie dziwi. Postawa obrońców tak. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. 6-4. Festiwal bramek i błędów w obronie. Dwubramkowa przewaga niewiele. No, już blisko pole karne. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Niezła okazja do kontry. Podłączają się inni zawodnicy. Stanowczo, ale w piłkę. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Krótko rozegrali ten rzut rożny. I zaczną teraz z autu. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Obrońca dobrze to przerywa. Ładnie się znalazł na skrzydle. Dobrze wycofują piłkę. Ale teraz bramkarz to pokpił. To musiała być bramka.